Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem Was niniejszym zaprosić na serię filmów na temat projektu Aeon. Jest to projekt, który śledzę już od kilku miesięcy. No i uważam, że jest na tyle interesujący, a jednocześnie moment dla tego projektu jest na tyle interesujący, że stwierdziłem, że pora nagrać kilka filmów, które podsumowałyby, czym się ten projekt zajmuje. A moment jest o tyle słuszny i dobry, że Aeon właśnie wykopał swój milionowy blok, ale o tym za chwilę. Zapraszam. Chciałem dodać, że w żadnym sensie nie jest to porada inwestycyjna, jest to moja własna analiza subiektywna. Zachęcam Was do rozpoznawania tego, jak i innych projektów w obszarze kryptowalut i blockchain. Natomiast to, co tutaj usłyszycie, jest to moja subiektywna ocena. Róbcie swój rekonesans, interesujcie się tym obszarem. Moja ocena zapewne jest zakrzywiona, bo nie ukrywam, że jestem tym projektem z różnych względów zafascynowany, ale o tym w dalszej części filmu. Jednocześnie chciałem dodać, że jest to pierwszy z serii film na temat tego projektu. Prawdopodobnie takich filmów wypuszczę kilka, może nawet kilkanaście, no bo chciałem się przyglądnąć Aeonowi zarówno z punktu widzenia jakby architektury, nie wiem, partnerstw, klientów, konkurencji, ekonomii tokena, zagrożeń, więc będzie to wielowymiarowa analiza i co jakiś czas krótkie filmy, myślę maksymalnie po 5 minut będę tutaj publikował. Jednocześnie zachęcam Was do komentowania pod tym filmem, co Wy sądzicie na temat Aeona, jak i konkurencyjnych projektów. Tak jak wspomniałem, ja zgłębiałem go dosyć mocno. Ciężko jest mi się doszukać jakichś takich ewidentnych wad. Widzę dużo zalet, widzę trochę zagrożeń, natomiast jestem w jakimś tam stopniu zafascynowany, tak jak wspomniałem, tym projektem, więc wszelkie komentarze, które pomogą sprowadzić mnie na ziemię, też będą mile widziane, a w zasadzie bardzo mile widziane. No jest to projekt, który zarówno uważam, ma bardzo mocny zespół, który ma świetną, długofalową wizję tego, co chcą zrobić w obszarze blockchain, ale przede wszystkim i chyba dla mnie też najważniejsze, wydaje mi się, że mają dużą taką etykę, taki profesjonalizm tego, co chcą zrobić i jak to robią, jak to komunikują i w jaki sposób podchodzą do produkcji swojego rozwiązania. I uważam, że jest to ich też jeden taki duży wyróżnik na tle tego, co się dzieje ogólnie w obszarze kryptowalut i blockchain. Ale czym jest Aeon tak na początku? Więc Aeon pozycjonuje się jako blockchain trzeciej generacji, więc tak dla uszeregowania, no to blockchainy pierwszej generacji, blockchain pierwszej generacji, czyli Bitcoin, płatności w oparciu o sieć peer-to-peer zdecentralizowane, blockchainy drugiej generacji to między innymi platforma typu Ethereum, czyli platforma do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji w oparciu o smart kontrakty. Natomiast blockchainy trzeciej generacji, takie jak Aeon, czy takie jak nie wiem, Cosmos, Polkadot, czy Arc, jest jeszcze parę innych projektów, będę o nich mówił w ramach analizy konkurencji, są to blockchainy, które chcą zapewnić tak zwane interoperability, czyli możliwość, żeby różne platformy, różne blockchainy mogły między sobą rozmawiać, czyli rozwiązać ten problem takich odizolowanych wysp, które mamy obecnie. I Aeon jest jednym z takich blockchainów. Natomiast jest też kilka rzeczy, które Aeona wyróżniają i które Aeon robi inaczej niż konkurencja. Aeon pracuje nad takimi trzema, powiedzmy, filarami, głównymi obszarami, nad którymi się skupia. No to pierwszy to oczywiście jest interoperability, czyli żeby blockchainy mogły między sobą rozmawiać i to zarówno jeżeli chodzi o wymianę wartości, jak i jeżeli chodzi o wymianę logiki, czyli zdarzenia na blockchainie A, żeby powodowały jakieś zdarzenia na blockchainie B, żeby ta logika mogła się przenikać. Drugim takim punktem skupienia dla Aeona, no to jest zapewnienie skalowalności blockchainów, czyli żeby ilość transakcji i przyrost ilości użytkowników nie powodowały zapychania się blockchainów w spadku ich wydajności i spadku prędkości. Trzecim obszarem, na którym pracuje Aeon, takim wyróżnikiem Aeona jest to, że ich widzą jest połączenie blockchainów
publicznych i prywatnych, czy też jakby enterprise blockchainów, czyli takich jak, nie wiem, IBM tworzy swój blockchain, Microsoft tworzy swój blockchain, żeby te blockchainy mogły się komunikować na przykład z publicznym blockchainem typu Ethereum czy Bitcoin. No i teraz Aion myślę, że ma ciekawą wizję i ciekawy punkt wyjścia w kierunku adopcji. No ciężko sobie wyobrazić, żeby taka jakaś powszechna adopcja kryptowalut czy blockchaina mogła się wydarzyć w oparciu o jeden blockchain. To jest raczej moim zdaniem nisko prawdopodobne. Raczej będzie to kilkanaście, być może kilkadziesiąt różnych blockchainów komunikujących się razem ze sobą. No i teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że potrzeby blockchainów prywatnych są troszeczkę inne od potrzeb blockchainów publicznych, są tam przechowywane, nie wiem, jakieś dane finansowe, jakieś dane prywatne na temat, nie wiem, czy to pracowników, czy jakieś rzeczy związane z ich finansami, to tego typu informacje nie mogą jakby przedostawać się poza jakby prywatny blockchain, więc Aion chciałby zapewnić, żeby jakby te dane z prywatnych blockchainów mogły w sposób bezpieczny łączyć się z publicznymi blockchainami. Sam zespół projektowy też będę omawiał w osobnym filmie. Wspomnę na tym etapie tylko, że jest to w tej chwili już 65 osób. Jest to zespół prowadzony moim zdaniem przez mocny jakby leadership team osób, które wywodzą się z Deloitte'a. Matthew Spoke, Kessen Frank to są osoby, które jakby wyszły z Deloitte'a, tam wcześniej prowadziły R&D dział blockchaina, potem założyli swoją firmę, nazywała się Nuco. Z tej firmy wyłoniła się fundacja Aion i od kilku miesięcy pod tą fundacją właśnie Aion operuje. Czemu tak? Akurat moim zdaniem to jest też bardzo fajne posunięcie ze strony Aion, o tym też będę nagrywał kolejne filmy. Natomiast jako fundacja, w tej chwili jako organizacja, Aion liczy 65 osób. Lokalizacje to głównie Toronto, Chiny, Rumunia, w Barbadosie też budują zespół. Też są ku temu konkretne przesłanki. No i znowu, zespół, który ma mocnych inżynierów, mocnych wizjonerów, ale też jest skupiony na execution, na tym, żeby jakby dostarczać to, co obiecali. I raczej jest to zespół, który mniej obiecuje, więcej dostarcza. I to mi też się bardzo podoba, bo raczej się nie zawiodłem jeszcze dotychczas na tym, co obserwuję względem ich obietnic. W kolejnych filmach, które będę wypuszczał w miarę regularnie, będę pokrywał poszczególne tematyki typu konkurencja, klienci, ekonomia tokena, architektura rozwiązania, zagrożenia itd., więc śledźcie mnie na tym kanale. Komentujcie w komentarzach pod filmem, co wy sądzicie o tym projekcie, bądź o innych projektach z obszaru powiązanego, czyli szeroko pojętego interoperability. Ja dzisiaj zdecydowałem się nagrać ten film, bo zebrałem już dostatecznie dużo materiałów na ten temat, a jednocześnie moment wydaje mi się, że jest słuszny, gdyż Aion po już ponad roku działalności wypuścił w kwietniu swój mainnet. Ten mainnet troszeczkę w zaciszu działa dotychczas, tam działają górnicy i jakby zabezpieczają tą sieć przy pomocy algorytmu, na tą chwilę proof of work. No i właśnie tyle, co został wykopany milionowy blok w ramach tej sieci, więc niejako taki troszeczkę pamiętny moment, ale Aion też w tym momencie wkracza od wrzesień, październik, listopad, grudzień, będzie trochę głośniej, tak myślę, na temat tego projektu, gdyż w końcu odbywa się migracja z ich tokena, który obecnie był, tak jak w większości ICO oparty o ERC20, na ich natywny token właśnie na wspomnianym mainnecie. Natomiast migracją robiły to już też inne projekty. Ta migracja odbędzie się już w oparciu o komponent tego zdecentralizowanego mostu. I to z tego, co mi wiadomo, będzie pierwsza tego typu migracja. Ta migracja w oparciu o ten zdecentralizowany most pokaże, do czego zespół Aiona jest zdolny. Niejakoby to są podwaliny do kolejnych mostów, kolejnych łączników z innymi blockchainami. No i wydaje mi się, że to będzie pierwszy taki sprawdzian i jakości tego, co zespół Aion dostarczył, jak również pokaże nam, w jaki sposób rynek przywita tego rodzaju nowinkę. No a więc zapraszam, zostańcie ze mną na kolejne odcinki, no i mam nadzieję, do zobaczenia. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się nie podobał, zostawcie łapkę w dół, a przede wszystkim zostawcie swoje komentarze, co Wy sądzicie na temat interoperability, Aion Network i innych projektów w tym obszarze. Dzięki, pozdrawiam.